To znaczy, że pogadać z nimi, lepiej tak pogadać z kimś, czy coś, żeby pan się dobrze czuł. W kontakt, żeby... W kontakt, żeby... Wychodzi na zewnątrz, może się też... Ja czuję, że niektórzy tak, ale ja nie. Dobra, czyli uściślimy w najbliższym czasie, czyli myślę, że to jest ten tydzień, spróbujemy dotrzeć do ludzi, przez których będziemy mogli panu pomóc. Możliwe, że przyjedzie tutaj ktoś z Gdańska, bo my jedziemy, wracamy do swoich miast, z taką panią psycholog, która nam pomaga. Warto by było, żeby pan powiedział, bo wtedy ona również no, nie będzie opiniowała, ale my będziemy mieli argument, że w tej chwili ta niemożność, te wszystkie różnego rodzaju skurcze, grymasy twarzy, to nie są z głowy, tylko po prostu jest to skutek podawanych leków, nie? Bo stara się pan to wszystko powiedzieć, co pan ma w głowie, ale nie bardzo można, prawda? No co? No. To jest ważne, tak jak mówię, postaramy się tutaj przede wszystkim miejscowych polityków zainteresować, gdzieś poprzekładać te nasze układy na coś takiego, co by w jakiś sposób no, pomogło panu, to znaczy pomogło nam, żebyśmy mogli pana wyciągnąć. Bo tak jak mówię, to nie jest problem otworzyć te drzwi i pana zabrać, ale oni zaraz przyjadą. Jeszcze raz i będzie to ciągle. Trzeba zrobić to tak, żeby się po prostu od panów pieprzyły. Raz na zawsze. I to wszystko. To się nie uda, to pan też wie, bo będą próby ponowne, prawda? Liczne. Zobacz, jakby się włączył jakiś poseł, to już się... Ale to już fałszywe oskarżenia. To już nie ma. Pan do czynienia z fałszywym oskarżeniami. Z jakimiś sfingowanymi procesami. No co wiesz? I, bo to inaczej tego nie idzie na to. No i żeby to zakończyć, żeby to się zakończyło, bo nie raz na zawsze... Żeby dostał pan taki jakiś niewidzialny glejt, żeby się opieprzyli. Wszyscy wolą. Ja normalnie funkcjonuję, ja mam dość tych wszystkich... No, do nich informacji do nas, na pewno to rozpieprzanie oczywiście wiarygodne są. Tak. Ty jesteś śmieciem i wiarygodny. No tak, bo pan jest zaskarżony. Fałszywe oskarżenia, jakiś fałszywy donos, machina rusza. To przecież kwestia mam, że to też na mnie wiele ludzi to urządzili. Ja też jestem ofiarą tego syfu gleńskiego. Tego gleńskiego mocy. Ja przerabiałem z tymi łajzami do samochodu, pan. To dużo nie trzeba? Jeszcze przerabiam. Dobrze, to teraz pan skończyłem. Jest pośrednik centralny rejestr. Uściślimy jeszcze raz. Czyli tak, Daniel Marczewski, syn, imiona rodziców. Bożena Stanisław. I on jest przez pana uznany oficjalnie, tak? Znaczy, ten jeszcze nie jest oficjalnie uznany, bo było, że mnie się do tego odpuścić. To w takim razie ojciec może być inny, prawda? Lekko zajmujący, albo ojciec nieznany, no trudno. A nazwisko? Aha, znamy. Bo nazwisko ma na tam ojca. Tego drugiego Alfonsa. Aha. Bo jak ja się Marcin wie jego, to ona normalnie przepisała na niego. Aha, czyli jego, on uznał go, tak? Ja. Czyli można napisać Stanisława. Bo tak w dokumentach sądowych, które pan te dane pan składa, jego pan Stanisław, jasne, urodzony w Gdańsk, 29 sierpnia 1992 roku. Wie pan co, może nam się uda przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, nie gdańskiego, bo w tej chwili jest centralna ewidencja, być może uda się syna przebywać, ale może być tak, że takich Danieli może być kilku w Polsce. To gdzie go, w jakich okolicach szukać? Bydgoskie? Bo ostatnio mieszkam w 2007 roku w Bydgoskie. W 2007. No to myślę, że tam... Weź zapisz datę. 2007 w Bydgoskie. W samej Bydgoszczy czy... W rejonie Szubina. No, Szubin. Rejon. Szubina. Dobra. To
znów zapędzi poszukiwanie, bo się okaże, że będzie ich trzech, jeden na Podkarpaciu, trzeci na zachodzie, a kolejny wyjechał. Ale gdyby nam się udało takie spotkanie zrobić, jakby syn przyszedł po tylu latach do pana, to byłaby niesamowita sprawa. To byłaby pytanie, jakby te bestie to odkurzy zobaczyły w telewizji. Tylko pytanie, nie będzie stosunek syna do tego. No tutaj nie, no nie możemy tego przewidywać, możemy spróbować. Nie, na razie tutaj... Dlaczego z tego się niestety boję? Dlaczego się pan boi? Kwestia z jak ale wie pan o tym, że... Nic złego nie może panu powy zarzucić. Siła argumentów jest w pana rękach. To pan pokaże, że pan od początku nie zaprzestał. To, że nie doszło. Tym szlachetnym człowiekiem, tym cudownym ojcem. Także ja bym tutaj, wie pan, był w dobrej myśli. Pan obronił godność wszystkich ojców w Polsce. Przez ten wygrany proces w Strasburgu i tą niezłomną postawę pańską. I dzisiaj pan za to płaci. Dlatego pan nie tyle, że robi się łaskę, tylko to jest pewna jakaś taka gratyfikacja ze strony ludzi, że pan w ogóle pracował w tym roku. Gdzieś tam na tym świecie, na świecie o tym problemie polskim ludzie się dowiedzieli. I tutaj mówię, no też nie mamy jakichś sprawczych i nadzwyczajnych możliwości, ale w ramach tych naszych jakichś tam kompetencji na pewno postaramy się pomóc. No. Zresztą wie pan, przyjechaliśmy nie dlatego, to dlatego, że po prostu taka potrzeba była i tu jesteśmy. A ten szlak był w którym roku? Wygrałem za 2016 maja 6. 2006, tak? Tak. Że miał 14 lat wtedy. 2014. No i a później pan próbował jeszcze, czy już po tym wyroku wyegzekwować od polskich sądów właśnie dotarcie do niego? To się mówię, jakby pisałem do prokuratury, do sądu, to prokuratura w Szubinie, jak i prokuratura apelacyjna w Gdańsku podpisała, że ona ze mną współżycie nie miała i że tego, no. Że to nie jest pańskie dziecko. To nie jest moje dziecko. A dzisiaj można już dotrzeć na sobie. Dzisiaj jest o wiele prościej, bo już są... To w tym czasie, bo 2004 to już DNA proszę robić. Ale wie pan, teraz jest problem, bo on jest pełnoletni. Ja muszę wyrazić zgodę. No ja myślę, że on będzie niezależnie od wszystkiego. Będzie zainteresowany ojcem. Ja tak myślę. Tym bardziej, że matka prawdopodobnie wkładała w rogu na pranie mózgu i mówiła... No tym bardziej dobrze by było, żeby pani psycholog też o tym wiedziała, bo no to jest w końcu specjalizacja tych ludzi, gdzie tam... Jak się okaże, że pan jest jego ojcem, to całe te 18 lat to dla niego będzie szokiem, nie? Jak matka mówiła, że to nie ten... Ale to do niego będzie wybór należał już w tej chwili. Ale niemniej jednak postaramy się znaleźć. Ja myślę, że niezależnie od wszystkiego. Te dzieci w takich sytuacjach chcą spotkania, nawet takiego powiedzmy okazjonalnego. Chcą sobie uporządkować swoje życie. Tak. Są, to naturalna taka ciekawość, która jest w do własnych baterii. No tutaj ja myślę, że powinien pan mieć zdecydowanie dobrej myśli, jeśli idzie o to ewentualne spotkanie. Żeby pana nie męczyć, bo ja wiem, że jest nudno, ale to jednak taka rozmowa i rozpamiętywanie takich rzeczy. No znaczy, żeby stąd wyjść, teraz muszę wyjść. To może umówmy się w ten sposób, że... Muszę pana tutaj nie wypuścić. Tutaj publikacje w aferach prawa, filmy w internecie i jakieś... Może zdecydowana postawa polityków. Tak. Nie, to będzie pan prawda. Spróbujemy ten tydzień poświęcić na to, żeby coś się zaczęło dziać. Problem jest z informacją.
informacją, żeby panu przekazywać jakąś informację. Jest pan z Gdańska, ja no. Często to będziemy wspomniać, ale trzeba pamiętać, że pan... Kto pan opłaca tę komórkę? Ale ten sam aparat jest fatalny, bo gdyby miał pan aparat, to nie byłoby problemu. Pan, tak? Pan tam jeszcze nie aparat, no. Muszę go nadać. No nie, nie dokupimy pana jakieś pytania. Tak, no pewnie. Tak, 10 zł. Kto karty kupuje? Ja. No to za tym razem telefon przyniesiemy, żeby był kontakt. No, mówię panu, nieraz będą jakieś są pytania, czy coś, to coś, dobra? Halo? Pan dostaje te pieniądze, tak? Te dwa, te cztery, no. Pan nie zatrzymuje? Nie. Jakie pieniądze pan dostaje? Ze siły. Socjalne. No nie, no bo to będzie renta kiedyś była, później renta przyszła na, jako renta socjalna, później zmienili na zasiłek i to jest to 442 zł chyba, tak? 4. Dobra. Także na pewno może mieć na pewno za ten film zrobimy. Coś będziemy próbować, więc nie ma problemu. Telefonik podrzucimy, bo Wartek z Gdańska, kurczę, i wszystko to dzięki Zdzichowi, za zaprawa. No tak jest, Łódź. Także serdecznie, no nie. Trzeba, będziemy z ulicą, jak powiemy, że jakiekolwiek życzenia, ale my sobie będziemy życzyć, żeby było zdrowe. To my sobie życzymy, żeby można było panu. Dziękuję bardzo za odbycie. Jasne. No dobra, dzięki, do widzenia. Do widzenia.